skończyły się wakacje te piłkarskie. Ty się chyba czujesz trochę, jakbyś przyszedł do nowej szkoły. Nowi koledzy, nowa rzeczywistość, chociaż też i są znane twarze. No, przede wszystkim cieszę się, że spotkałem kolegów, z którymi utrzymuję największy kontakt do reprezentacji. Którzy fajnie mnie wprowadzili do zespołu. Dużo osób tutaj znałem wcześniej, także było mi troszkę łatwiej. Dziękuję przede wszystkim za przyjęcie. Mówimy tutaj od zarządu po zawodników, sztab szkoleniowy. Każdy gdzieś tam bardzo fajnie przyjął, także jestem pozytywnie nastawiony. Dlaczego Legia? Dlaczego Legia? Przede wszystkim aspekty sportowe. Dostałem szansę o gry w Legii Warszawa. Dobrze sobie zdaję sprawę z tego, że mam Mistrzostwa Świata. Chcę się jak najlepiej przygotować. Przede wszystkim jest to też dla mnie krok sportowy do przodu i tym się najbardziej kierowałem. Zbieg okoliczności może sprawił, że właściwie twoje przyjście zeszło się w czasie z odejściem Wadisa Odzidzi Ofoe. I chociaż jesteście innymi piłkarzami, to pewnie porównań nie unikniesz. Nie, to jest zupełnie inny piłkarz, zupełnie inna pozycja. Tutaj nie ma nic wspólnego. Szkoda, bo jest naprawdę świetny piłkarz, z którym moglibyśmy znaleźć wspólny język. Odzidzia świetnie się prezentował do gry takiej kombinacyjnej do przodu. Ja znowu preferuję gdzieś tam z tyłu bardziej zabezpieczyć, czyli miałby troszkę większą tą swobodę. No szkoda niestety, albo stety dla Odzidzi, że poszedł po prostu w nowy kierunek. Także no są inni zawodnicy, będziemy tu próbowali gdzieś tam złapać wspólny język wspólnie. Zaczynasz całkiem ciekawie, od razu europejska przygoda. No jest to jeden z punktów, którym gdzieś mi tam w mojej Wikipedii gdzieś tam brakuje, tej gry w europejskich pucharach. Także no zrobię wszystko, będę się starał z każdym treningiem przekonać sztab szkoleniowy, żeby postawili na mnie. Od samego początku chcę się do tego przygotować i mentalnie, i fizycznie, także z każdym dniem się czuję tutaj coraz lepiej. Jakiś taki dreszczyk debiutancki przed grą w pucharach? Nie, no już troszkę gdzieś tam czegoś dotknąłem, także mam już swoje lata, gdzieś to doświadczenie jest już na dobrym poziomie, więc no, tylko i wyłącznie w moich nogach. Muszę się dobrze sprzedać, dobrze zaprezentować w pierwszych meczach, żeby jednak przekonać ludzi do siebie. Jesteś pewnie po rozmowach z trenerem, z Jackiem Magierą. Jakie są trenerskie wymagania wobec ciebie, szczególnie jeżeli chodzi o pozycję na boisku, o grę? Czy to ma być to, co było w Wiśle, w reprezentacji? Czy może trochę inaczej ma to wyglądać? Rozmawialiśmy z trenerem. Trener przekazał wskazówki, czego ode mnie będzie wymagał. Zdaję sobie z tego sprawę, że Legia to jest klub, w którym będą duże wymagania ciążyły na mnie, także zrobię wszystko, żebyś pokazać się z jak najlepszej strony. Trener zadecyduje, na jakiej pozycji będę grał, także ja się tutaj dostosuję do zaleceń taktycznych, a tak jak mówię, no boisko wszystko zweryfikuje. No to w takim razie teraz ci Finowie. Nic, tylko tak z przytupem zacząć. No na pewno tak. Bardzo ważne są te pierwsze mecze po przerwie, także trzeba od razu mocno zaatakować rywali, żeby zrobić tą przewagę już w pierwszym meczu i zrobimy tutaj wszystko, żeby przywieźć do Warszawy zwycięstwo. Takie, aby tutaj już spokojnie zupełnie grać. No dlatego, jak powiedziałem wcześniej, no najważniejsze jest ten pierwszy mecz, dobrze wejść, ale przede wszystkim robić to, co do nas należy, nie gdzieś tam wybiegać myślami, żeby robić jakieś rzeczy, które nie mają związku z zaleceniami taktycznymi sztabu. Tak już mówisz do nas, o tej Legii bardzo mocno w pierwszej osobie, a specjalnie chyba nawet nie miałeś czasu, żeby jeszcze się wkomponować w ten zespół, bo tych treningów, no ile było? No oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, znam swoje miejsce w tym momencie w szeregu. Nawet nie chodzi o miejsce w szeregu, tylko o to, że nie miałeś czasu, żeby oczywiście, no, tylko, że się wkomponować. To jest kwestia, ta przerwa nie była nie wiadomo jaka. Wiadomo, że było też zgrupowanie reprezentacji kadry. Więc przerwa tak naprawdę była 10-dniowa. To jest kwestia wejść, odbyć kilka jednostek treningowych i wejść na rytm meczowy, więc wiadomo, potrzebuję jeszcze chwilę czasu gdzieś tam, jeżeli chodzi o trening, ale to już z każdym treningiem będzie łatwiej.